Rozmowa dnia. Ja gościem Sygnałów Dnia profesor Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry. Dziś spotkanie premiera z prezydentem Macronem, między innymi o pomocy na rzecz Ukraińców uchodzących z terenu wojny. Dlaczego Polska tak realnej pomocy ze strony Komisji Europejskiej nie dostaje na ten cel? Nie zawsze składa wnioski przede wszystkim. Myślę, że premier... to, co przywódcy Komisji Europejskiej nie widzą problemu? Wie pan co? No tak, ale to są, znaczy to akurat są procedury i po prostu to, żebyśmy dostali, to nie chodzi o to, że ktoś nam ma zrobić łaskę, tylko po prostu rząd musi być skuteczny. Znaczy ja cały czas mam problem z taką dyskusją, w której jeżeli coś się udaje, to rząd oczekuje braw, a w momencie, kiedy sobie nie radzą, na przykład z KPO sobie nie radzą wyraźnie, no to wtedy zaczyna się zwalanie na innych. To jest dziecinna polityka. Porozmawiamy o tym dzisiejszym spotkaniu. Co by pan położył na agendzie? Premier, żeby grać w europejskiej lidze, musi jednoznacznie opowiedzieć się po stronie Zachodu. Znaczy nie może być tak, to chyba nie ma wątpliwości. Wie pan, ja mam poważne po wypowiedziach Zdzisława Krasnodębskiego. Mam bardzo poważne wątpliwości. Ale to profesor Krasnodębski, jak pan się wczytał, to dokładnie tam rozgraniczył, że nie bagatelizuje, zagrożenie ze strony wschodu jest oczywiste, zagrożenie wojną jest oczywiste, natomiast nie można też mówić o tym, że nie ma zagrożenia, jeżeli chodzi o polską suwerenność z tytułu działań na przykład Komisji Europejskiej. Zdzisław Krasnodębski na pewno jest zachwycony, że pan jest dla niego taki wyrozumiały. I tak ja się pan, po prostu wczytałem. I tak pan interpretuje jak Biblię Świętą. Ja natomiast... ja tylko przytoczyłem wypowiedź. Natomiast ja czytam... Nie jak Biblię, już nie przesadzajmy. Ja tam czytam, co jest napisane i po prostu bagatelizowanie, na przykład mówienie, że Rosja najwyżej nas zaatakuje, mówię z pamięci. No nie, wie takiego pan, to słowa, niech, że najwyżej no to nie ma. No to niech pan weźmie ten tekst, co tam jest napisane, pojedzie do Przemyśla, do Rzeszowa, do ludzi, którzy się boją i im to powie, że jest jakiś profesor, który bierze emeryturę z niemieckiego uniwersytetu, całe życie zrobił karierę w Niemczech, teraz mieszka w Brukseli, siedzi w wygodnym fotelu i opowiada ludziom, że w ich imieniu rezygnuje z KPO i że tak naprawdę nasza suwerenność jest zagrożona właśnie z tego miejsca, gdzie on wygodnie siedzi. Zrezygnował profesor Krasnodębski z KPO. Jest to cynizm na skalę niewyobrażalną, muszę panu powiedzieć. I każdy, kto nas teraz słucha i kto ma elementarną wrażliwość, myślę, że to czuje po prostu. No ale gdyby odejść od zasady jednomyślności w Unii Europejskiej powszechnie, no to byłoby to ograniczenie polskiej suwerenności. Takie są fakty. Panie redaktorze, wspólna polityka zagraniczna, formalnie, co do której się nie zgadzamy. Formalnie rzecz ujmując, największym krokiem ku federalizacji Unii Europejskiej to była decyzja Mateusza Morawieckiego, żeby uwspólnić dług, czyli KPO. A na koniec jeszcze nie dostaliśmy tych pieniędzy. Więc jak już tak rozmawiamy po akademicku, to Komisja Europejska się zaparła, no to nie ma tych pieniędzy. Po akademicku najdalej w kierunku Federacji Europejskiej poszedł rząd Mateusza Morawieckiego. Panie profesorze, wróćmy do tematu dzisiejszego spotkania. Problem polega... O czym warto rozmawiać z prezydentem Francji? To, co panu powiedziałem, tematów jest dużo. Jest atom, jest energia, jest wsparcie dla Ukrainy. Trzeba cisnąć naszych sojuszników zachodnich, żeby nie opuszczali rąk. Tylko widzi pan... Ale słabo to, jeżeli chodzi o pomoc Francji na rzecz Ukrainy, słabo to wygląda. Panie redaktorze, dlaczego? No słabo to wygląda, dlatego że dzisiaj kraj, który ma najwięcej w rękach siły potencjalnie, czyli Polska, prowadzi chwiejną politykę europejską. I to dlatego Francja nie wspiera Ukrainy? Nie, to nie jest główny powód. Główny powód leży w polityce francuskiej. Ale my mamy instrumenty, które moglibyśmy użyć i które dałyby dużo lepszy efekt dla bezpieczeństwa naszego, bo to nie chodzi... My nie rozmawiajmy o tej całej sprawie wojny w taki sposób, jakby to była kwestia pomocy komuś gdzieś daleko. A może dzisiaj tak, właśnie, w tej może wojnie, tak patrzą Francuzi, że z ich perspektywy ta wojna jest tak, gdzieś daleko. A nasza misja, i to jest problem. A nasza misja polega na tym, żeby im powiedzieć, że to jest wojna o wszystko dla Zachodu. I że to jest wojna, która dotyczy... Jakich przekonań? Bo pan to często powtarza, że właśnie to jest wojna Zachodu. Bezpieczeństwa nas wszystkich. Pokazać im, jakie są skutki nieprzestrzegania prawa międzynarodowego. Pokazać im, że jeżeli załamie się system prawa międzynarodowego, to będzie decydowała tylko siła na świecie. No widzi pan, pokazać ale pan... im, jakie mogą być skutki tego dla polityki francuskiej w różnych innych miejscach na świecie. Te argumenty są. Pokazać, gdzie my się możemy zaangażować i zażądać ich zaangażowania. Tylko do takiej dyskusji trzeba usiąść poważnie, trzeba mieć poukładane w głowie, czy jesteśmy na Zachodzie, czy... i wracam do tego, bo mnie strasznie zabolało to, co się, to o czym mówił profesor Krasnodębski. I ułożyć to, co mówił, czy to, co raczej reinterpretowano? Nie, nie, nie. On powiedział, co chciał powiedzieć, jak go ktoś bardzo kocha, niech sobie interpretują, się z tego nie wycofał, nie uszczegółowił. Ja umiem czytać, co on powiedział. I my nie jesteśmy od tego, żeby... polscy wyborcy nie są od tego, żeby czytać polityków jak Biblię Świętą, interpretować na 100 sposobów. On powiedział, co chciał powiedzieć i to jest klarowne.
Panie pośle, wracając jeszcze do Francji. Pan mówi o zasadach, też o prawie międzynarodowym, no ale jeżeli Le Monde, francuski dziennik, pisze o tym, że Total Energies, koncern francuski, wydobywa na Syberii kondensat gazowy do produkcji paliwa, które służy dla samolotów bojowych bombardujących Ukrainę. Przecież to jest złamanie zasad sankcji. No to gdzie ta Francja jest? To jest skandal. My o tym powinniśmy mówić. I powinny być kolejne pakiety sankcji. I rząd polski jest od tego, żeby być skutecznym w takim działaniu. Bo nie ma... Bo proszę popatrzeć na mapę. To nie jest tak, że jeśli my czegoś skutecznie nie zrobimy, to ktoś za nas zrobi. Jest Polska, Litwa, Czechy, 5-6 państw mocno zaangażowanych, bo najbliżej granicy i rozumiejących sytuację. I to jest nasze zadanie. Nikt go za nas nie będzie wykonywał. I my musimy je wykonywać w imieniu bezpieczeństwa polskich obywateli, którzy dzisiaj się boją, jak będzie wyglądała zima, jakie będą ceny energii. Ludzie odczuwają lęk, strach i tak dalej. To trzeba na poważnie wziąć. I to jest zadanie dla Mateusza Morawieckiego. Ale Mateusz Morawiecki, mam nadzieję, że usłyszy to. On tego nie zrobi, jak w jednym tygodniu będzie atakował instytucje europejskie i naszych partnerów, a w drugim tygodniu starał się ich przy stole dociskać. Ale trzeba albo chyba, się poważnie dociskać, no bo pan też mówi wielokrotnie, właśnie to jest wojna Zachodu i że tylko część Zachodu tego nie rozumie. No staram się to przetłumaczyć. Jeżeli patrzy się na tę skalę pomocy, nawet w kwotach bezwzględnych, przeliczanych na miliardy złotych, no to są Stany Zjednoczone, ponad 110 miliardów złotych, w przeliczeniu oczywiście, Wielka Brytania 11 miliardów, Polska 7 miliardów, a dalej już słabiej. A przecież siła gospodarki francuskiej czy niemieckiej jest większa. To czego nie rozumieją? Trzeba dokładnie cały czas o tym mówię. Do takich dyskusji trzeba podejść poważnie, to znaczy trzeba wypowiedzi polskiego premiera, wypowiedzi przedstawicieli najważniejszych PiS-u muszą być klarowne, jednoznaczne, proste. Muszą być prozachodnie, bo to nam daje tytuł do tego, żeby cisnąć naszych partnerów na Zachodzie. W momencie, kiedy się pojawia mizianie z Orbanem, wspólne stanowisko... No to już przeszłość. Nie przeszłość. Dwa tygodnie temu, tak panie redaktorze, dwa tygodnie temu przecież wspólny dokument unijny o kwestiach energetycznych, bezpieczeństwa energetycznego zagłosowaliśmy przeciw właśnie z Orbanem. To nie jest przeszłość. Znaczy ja chciałbym myśleć, że to wszystko jest przeszłość. Tylko widzę, że jest w jednym tygodniu tak, w drugim tak. Jeżeli się prowadzi politykę od ściany do ściany, tak bardzo chaotyczną i dziecinną, jest bardzo trudno osiągać efekty. I nawet trudno jest wtedy w czymś poprzeć rząd. Bo co z tego, że ja powiem dobrze, bo to dobrze, że Morawiecki jedzie do Francji. Tylko ja wiem, że on dzisiaj we Francji będzie miły, oni go miło przyjmą, sobie pogadają. On może coś tam pociśnie, ale wróci i jutro ogłosi, że naszym głównym problemem jest Unia Europejska. I nic premier akurat tak tego nie akcentuje, ale ma prawo mieć frakcję w swoim ugrupowaniu, taką frakcję Jastrzębi, które mówią, że ostrzej z tą Komisją Europejską, bo Komisja Europejska nas nie rozpieszcza. Wie pan co, ale komisja nie jest od pieszczenia rządu, bo cały problem jest w tym, że oni chcą być pieszczeni. No nie, ale wie pan, czy jeżeli... Czy robią coś dobrze, czy źle. Pan nawet dobrych słów brania pan używa, bo oni właśnie czekają na brawa, pieszczenie, a oni nie są od tego. Ale no. W sytuacji, kiedy polski rząd i polskie społeczeństwo wzięło ogromny ciężar na siebie, pomocy uchodźcom z Ukrainy, to tego elementu pieszczenia należałoby oczekiwać. My nie musimy być pieszczeni. My mamy prawo jako Polacy do tego, do tych środków, tylko trzeba złożyć wniosek. Jak się złoży wniosek, to trzeba w następnym kroku pokazać, w których elementach inne państwa muszą się w to włączyć. Ale nie wiem, czy nawet wtedy, gdybyśmy złożyli wniosek, skoro Didier Reinders mówi o tym, że takich środków w budżecie nie ma na pomoc uchodźcom, bo ale nie było takiego funduszu specjalnego. Ale mogą być, tylko trzeba mieć inicjatywę. Trzeba dać szansę Panu Bogu. Oni nie dają szansy Panu Bogu, bo zajmują się wewnętrzną polityką w kraju. Odnoszę wrażenie, że premier lata od stolicy europejskiej do stolicy i przekonuje, jak duże jest to zagrożenie, żeby nie zapominać, tak jak mówi Jens Stoltenberg, żeby nie zapominać o tym, że jest to rzeczywiście zagrożenie dla całego Zachodu, a nie tylko dla Ukrainy. Jeszcze raz Panu mówię. Jeśli pan ma takie wrażenie, to znaczy, że jeszcze za mało lata od stolicy do stolicy. I coś nie gra w tym jego perswazji. Polska ma dzisiaj unikalne możliwości, żeby grać zarówno w Unii, jak i w NATO. Po prostu. Profesor Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej, z gościem Sygnałów Dnia. Ciąg dalszy naszej rozmowy na portalu Polskiego Radia i w mediach społecznościowych Radiowej Jedynki. Panie pośle, Tygodnik Sieci dzisiaj ujawnia sensacyjne, zdaniem autorów tego materiału, dokumenty z moskiewskiego archiwum, które świadczą o tym, że pomysł, by Polska zrzekła się reparacji od Niemiec, powstał na Kremlu. To w 1953 roku rząd Związku Sowieckiego oczekiwał, żeby rząd PRL zawarł takie porozumienie, w którym zrzeka się tych reparacji od rządu NRD. Nawet miała być uchwała Rady Ministrów rządu PRL-owskiego, ale nie doszło do podpisania protokołu pomiędzy zainteresowanymi stronami.
Czy tego argumentu można w takim razie użyć w rozmowach z politykami niemieckimi, którzy, jak pan wie, i od SPD przez FDP do CDU tak naprawdę mówią to samo. Sprawa uregulowana, sprawa zamknięta w 1953 roku. Czy politycy niemieccy mają swój interes prawny i państwowy, ich stanowisko państwowe? Nie dziwi mnie, może mnie co najwyżej oburzać, ale to jest inna sprawa. Oni po prostu przedstawiają swoją linię swojego państwa. Ich linia jest taka, że w 1953 roku sprawa została zamknięta. My możemy pracować nad inną linią, tylko trzeba do tego znowu poważnie podejść. Ten instytut działał już długi czas, który miał wyliczyć te straty wojenne. Na razie oni tam się wewnątrz pokłócili i profesor Bogdan musiał, który był szefem, właśnie wyleciał. Za kilka dni ma być przedstawiony dokument. Jak zobaczymy ten dokument, i chętnie go sam przeczytam po prostu jako historyk, jako profesjonalista, jak on jest przygotowany, no to na podstawie tego dokumentu można stworzyć jakieś fakty prawne. Można stworzyć notę do rządu niemieckiego. Uważam, że sprawa jest na tyle poważna i istotna z punktu widzenia interesów państwa polskiego w różnych wymiarach, że to powinno być zrobione w taki sposób ponadpartyjny, czyli i z Koalicją Obywatelską, i z Lewicą, z wszystkimi siłami politycznymi, dlatego że tego rodzaju działanie wobec rządu niemieckiego będzie wymagało później kontynuacji. No tylko, że... Ale dostrzega pan w Koalicji Obywatelskiej też taką wolę, bo tutaj różne były wypowiedzi. Były także wypowiedzi liderów Platformy Obywatelskiej, którzy mówili, że no, sprawa jest jednak raczej dyskusyjna i trudno ją kontynuować. Wie pan, ja nie jestem dzieckiem, ja zdaję sobie sprawę z tego, że także, nie wiem, przecież znany znawca Niemiec, profesor Stanisław Żerko, od kilku dni, właśnie od lat jasno mówi, to jest także w dokumentach oficjalnych ośrodków analitycznych, że to nie jest prosta rzecz, jakby była prosta rzecz. To by już za PRL-u w latach 70. przecież próbowano wrócić do tematu reparacji. To nie jest łatwy temat. Ten artykuł nie jest tutaj przełomem w tym sensie, że to jest ciekawostka. To tak, ale żeby to z tego powstał dokument, no to przedstawiłem panu tę drogę, no to my jesteśmy dopiero, jeszcze nawet nie ma tego opracowania takiego bazowego, historycznego, więc kiedy na poważnie rozmawiamy, opierając się o dokumenty, nic tu więcej za bardzo nie mogę powiedzieć. Ale powiedział pan ciekawą i ważną rzecz, bo ja też o to pytam polityków rządzących, o nocie dyplomatycznej. Pan by poszedł w tę stronę, żeby położyć na stole rządu federalnego notę dyplomatyczną z konkretną kwotą, z dokumentami, to co mamy twardo w dokumentach zapisane, czy raczej może najpierw wspólna komisja ekspertów polsko-niemiecka, analiza, gdzie się możemy dogadać. Ja już to panu powiedziałem, tylko w skrócie, żeby nie zabierać czasu. Ta praca historyczna jest bazowa, żeby w ogóle wiedzieć, jeżeli na poważnie w ogóle o tej sprawie rozmawiamy, to ona musi wyglądać tak. Pierwszy etap to prace historyczne, czyli jakieś bazowe opracowanie historyczne, analizy tego, no i to trzeba zrobić w tempie. Widzi pan, oni 7 lat rządzą, nic w tej sprawie nie zrobili. Więc trochę tak jest mi niezręcznie, bo co ja panu powiem, że jestem za albo przeciw w sprawie, jeżeli się szanujemy i na poważnie rozmawiamy, o której tak naprawdę żaden z nas wiele nie wie, bo ten dokument nie powstał, taki bazowy, źródłowy, który miałby załączniki, także te dokumenty, o których redaktorzy w tym artykule wspominają. Więc jeżeli jesteśmy w tym miejscu, to w gruncie rzeczy, co może panu powiedzieć polityk? Jak może będą dokumenty, to zobaczymy. Polityk opozycji może powiedzieć to, co pan właściwie już, co pobrzmiało w pana wypowiedzi, że właściwie powinna być kontynuacja, nawet jak nastąpi zmiana rządu. To jest istotna deklaracja. Jeżeli dokumenty będą poważne i będą podstawy do tego, żeby domagać się czegoś, choćby na przykład oznaczonych konkretnych sum pieniężnych, czy to w formie reparacji, czy w innej, no to polityk polski nie może panu czego innego powiedzieć. Trzeba się domagać, tylko to musi być poważnie przygotowane i to nie zostało przygotowane. Profesor Mirosław Kuł, ten nowy dyrektor Instytutu Strat Wojennych, w ubiegłym tygodniu był gościem Sygnału Dnia i mówił konkretnie, że są na przykład zapisy księgowe 3 banków istniejących w Polsce w okresie dwudziestolecia, Banku Polskiego, Banku Rolnego i Banku Gospodarstwa Krajowego. Zresztą Bank Gospodarstwa Krajowego to nawet ma kontynuatora aktualnie. Powiedział, że są zapisy księgowe, jakie były stany wówczas przed wybuchem wojny. I no, na tej podstawie te środki zostały zagrabione przez Bank Rzeszy. Można by było konkretnie dochodzić tych kwot, oczywiście po przewalutowaniu, po przeliczeniu na aktualne złote. I po ustaleniu, że da się jakoś przejść przez ten problem 1953 roku, czyli zrzeczenia się. Ale to wymaga ogromnej, mrówczej pracy prawników i historyków. Ona nie została wykonana. Bo wie pan mówi, on mówi konkretnie, ten profesor Kusek. On nie mówi konkretnie. Dzisiaj konkretnie dla mnie jako obywatela Polski, sam ten instytut, który miał to zrobić, już istnieje kilka lat. Konkretnie to jest mieć opracowanie historyczne, do niego podpięte dokumenty i na tej podstawie postanowić co dalej.
to nie jest kwestia dzisiaj na wywiady radiowe. Na wywiady radiowe to jest ciekawostka, bo jest, wiadomo, 1 września, rocznica. Jeżeli chcemy poważnie rozmawiać ze stroną niemiecką, to już powinno być dosyć tego zapowiadania co pół roku, że wystąpimy o reparacje, kiedy na razie nie ma nawet dokumentów zebranych. No to poczekajmy 3 dni, 1 września, zobaczymy, będziemy rozmawiać po raporcie. Panie profesorze, chciałem pana zapytać też jako osobę, która wielokrotnie teraz bywa na Ukrainie, zna też realia wojenne. Pojawiła się taka publikacja The Wall Street Journal, jakoby administracja prezydenta Bidena rozważała utworzenie takiej specjalnej misji na Ukrainie, która między innymi miałaby koordynować szkolenia żołnierzy ukraińskich, a być może także koordynować dostawy sprzętu. Czy to nie byłoby przekroczenie Rubikonu? Rubikon został przekroczony przez Rosję. W 2014 roku, kiedy Rosja zajęła części innego państwa, które wcześniej uznawała za części właśnie tego państwa, na które najechała, więc myślę, że powinniśmy, unikajmy mówienia o przekroczeniu Rubikonu przez Zachód. Zachód pomaga państwu, które się broni. Te formy pomocy są różne. Są to także formy w postaci szkoleń. A jak to będzie zorganizowane, to zobaczymy. Rubikon został przekroczony w 2014 roku przez Rosję, a tak naprawdę, wie pan, jeszcze dużo wcześniej, bo tak naprawdę Rubikon pierwszy raz został przekroczony w 1992 roku, kiedy Rosja wkroczyła do Osetii, czyli naruszyła granicę Gruzji, którą uznawała. Czyli my nie możemy się pogodzić z tym, że jest normą, że silny, i to jak taka klamra, bo pan mnie pyta, co powinien mówić polski premier. Od rana do wieczora, że prawo międzynarodowe, bo to jest nasz interes państwowy. Jak prawo międzynarodowe nie będzie przekraczane, albo ktoś będzie uważał, że granice w naszej części Europy są mniej poważne, mniej ważne niż, nie wiem, granice we Włoszech czy we Francji, to dla nas koniec, bo co nam wtedy zostaje? Kupić sobie bombę atomową, bo to jest jedyne, czego się będą bali. A propos granic, Dmytro Kuleba powiedział o tym, że jeżeli ktoś nie szanuje granic suwerennych krajów, to nie powinien mieć przywilejów przy przekraczaniu ich, na przykład na terytorium Unii Europejskiej. Pan jest zwolennikiem zakazu wjazdu dla Rosjan na terytorium Unii? Tak już słowo analitycznie, co trzeba zrobić? Przede wszystkim trzeba mieć dobry system przeglądania wiz, które są wydane, bo to jest pierwszy temat. Tych wiz jest najwięcej. Po drugie, trzeba zrobić tak, żeby nam było wygodnie jako Unii. Czyli ograniczyć wizy maksymalnie, ale zostawić sobie możliwość wydawania tam, gdzie chcemy. Bo czasami trzeba wydać tę wizę także komuś z różnych powodów, w które tutaj nie będę teraz wchodził, ale taki klasyczny przykład to jest komuś, kto jest na przykład zaangażowany jakoś tam politycznie, a pasuje mu wydać wizę turystyczną. Czyli powiedzieć o tym generalnie uważam, że trzeba zamknąć Unię dla turystów rosyjskich, ale przede wszystkim dla tych Rosjan, którzy no, korzystają, robią biznesy w Unii, wie pan, także w innych państwach Europy, w Szwajcarii, robią biznesy, a udają, że korzystają z naszego wolnego rynku, z naszych wolności, a udają, że nie ma tematu. Tylko zamknąć trzeba mądrze. Tylko znowu to jest problem ze zrozumieniem naszego stanowiska, także które pan prezentuje w niektórych krajach zachodnich, to począwszy od Niemiec. Wie pan, tylko to trochę jest tak, że bo wszyscy zadają takie proste pytanie, zamknąć, nie zamknąć. Nigdy nie ma 100% zamknięcia. To jest, ja bym chciał zobaczyć dokument i zobaczyć, jak tam to Borrell zapisze, bo dzisiaj tam widzę, zaczyna się tym zajmować, czyli ten szef dyplomacji europejskiej, Joseph Borrell. Zobaczmy dokument i do niego się odnieśmy. No, ale kanclerz Scholz mówi, że to jest wojna Putina, a nie wojna Rosjan. No to są dyrdy mały, no. Drydy mały. No wie pan co, kanclerz Scholz. No mówi, jak mówi, to trzeba to też powiedzieć. No co prawda nie grzech, ja nie mam z tym kłopotu. Mogę krytykować Mateusza Morawieckiego, to tak samo mogę, a może nawet tym bardziej czasami kanclerza federalnego. To jest kompletny nonsens mówić, że jedno to Putin, drugie to Rosjanie, dlatego że oczywiście Putin nie byłby u władzy, gdyby nie miał dużego poparcia Rosjan. Pan dostrzega tak, że kanclerz Scholz się trochę miota przed, nie wiem, być może naciskami przedsiębiorców niemieckich, żeby jednak wrócić do kooperowania jak najszybciej. No wiadomo, że przedsiębiorcy niemieccy w czasie wojny się rwali, żeby z Sowietami kooperować. Ja mam taką twardą zasadę, że jedna rzecz to rozumieć, druga to się zgodzić. Czy ja rozumiem, co on robi? Tak, rozumiem, co on robi, bo on ma tam swoje różne frakcje, ma różne partie, ma biznes i tak dalej. Ale czy się z tym zgadzam? Nie. Jestem gotów to oficjalnie mówić i cisnąć, ale powinien przede wszystkim to robić, no politycy opozycji mogą to robić, ja wszędzie gdzie mogę to robię i nie tylko ja przecież, ale podstawową, i my to piszemy i w mediach społecznościowych i także tak często atakowany w mediach rządowych, Donald Tusk często to pisze bardzo ostro, ale... Nie ma mediów rządowych, są tylko media publiczne. Wie pan... Muszę to sprostować, skoro pan mówił o faktach. Panie profesorze, ale to już na koniec, jedno ważne pytanie.
pytanie. Pan powiedział w Radiu Kraków, że Putin traci zaufanie w swoim otoczeniu. Z czego taki wniosek? Bo to ważna, no, patrzyłem, by była ważna konstatacja. Dzieje, no, patrzę, co się dzieje wokół niego, prawda? Czyli, że jednak... Ale zamach na Dugina, czy coś jeszcze? No i chyba działalność Miedwiediewa, bo Miedwiediew jest trochę takim człowiekiem... Putin mówi, że to chyba, jak on to powiedział, że to największy alkoholik i narkoman, nie? Ale to nieważne, co tam oni sobie te przytyczki publiczne dają, ale fakt już sam, że sobie je dają. I myślę, że Miedwiediew troszeczkę powtarza takie rzeczy, które są wokół Putina, czyli czasem powtarza krytykę z pozycji radykalnych, czasem powtarza inne rzeczy, ale widać, że Miedwiediew jest takim pudłem rezonansowym pewnych zjawisk, które są wokół Putina. Bardzo dziękuję, profesor Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję. Była to rozmowa dnia. Udostępni ją portal informacyjny polskieradio.pl.